okres gotwy u łosi to bukowisko, poroże łosia byka to rosochy. Największym zwierzęciem żyjącym w Polsce z jeleniowatych jest łoś. Do zwierzyny płowej zaliczamy jeleniowate. Łania jelenia cieli się na ogół co rok. Okres godowy jeleni to rykowisko. Przeciętna masa duszy łani jelenia wynosi około 70 kg. Stado jeleni to chmara. Okres godowy danieli to bekowisko. Daniel jest gatunkiem zwierzyny w Polsce sprowadzonym z południowej Europy. Scypu to skóra pokrywająca rosnące poroża jeleniowatych. W języku łowieckim ogon jeleniowatych to kwiat. W języku łowieckim nogi jelenia to badyle. W języku łowieckim okres godowy saren to ruja. Przeciętna masa tuszy kozy wynosi 15 kg. W języku łowieckim nogi sarny to cewki. Samica sarny to siuta. Koza karmi koźlęta do połowy grudnia. Koźlęta rodzą się na przełomie maja-czerwca. Okres godowy saren przypada na od połowy lipca do połowy sierpnia. W języku łowieckim okres godowy saren to ruja. Cechą odróżniającą sarnę polną od leśnej jest między innymi tworzenie w okresie zimowym kilkudziesięciu osobniczych rudli. Praktycznie pewną cechą rozpoznawczą kozy w zimie jest widoczny fartuszek. Zjawisko ciąży utajonej, przedłużonej występuje u sarny. Koza prowadzi koźlęta jeden rok. Watacha to stado dzików, chyb występuje u dzika. Nogi dzika w języku łowieckim to biegi. Typową, docelową formą poroża kozła jest szóstak. Przelatek w języku łowieckim to dzik w drugim roku życia, huczka to okres godowy u dzika. Prawidłowa struktura pozyskania dzików zakłada odstrzał 60% warchlaków, 30% przelatków, 10% loch i odeńców. Oręż dzika to fajki i szable loch grubych oraz wycinków i odeńców. Przelatek w języku łowieckim to dzik w drugim roku życia. Trop borsuka to odciski w układzie dwójkowym z wyraźnymi śladami pazurów. Samica borsuka i innych drapieżników po odstrzale odróżniamy od samicy na podstawie oględzin narządów płciowych. Wadera to samica wilka, ślimy to rogi muflona. Młode liski po urodzeniu są ślepe i nieporadne przez blisko 2 tygodnie. Stawki to nogi lisa. Borsuk zamieszkuje w norach rodzinnych, często wielopiętrowych, które sam kopie. Najgroźniejsza choroba lisów to wścieglizna. Średni wiek lisa w łowisku wynosi około 4-6 lat. Lnienie u lisa występuje raz w roku wiosną, a przed zimą wzrasta jedynie gęstość futra. Dojrzałość płciową lisy osiągają w wieku 9-10 miesięcy. Najwięcej przypadków wścieglizny stwierdza się u lisa. Nazwy lisów węglarz, krzyżak, ogniówka pochodzą od ubarwienia futra. Fiołek to gruczoł zapachowy, aktywny, zwłaszcza w okresie cieczki. Czy możliwa jest jednoznaczna ocena płci lisa przed odstrzałem? Nie. Charakterystyczną cechą tropu sznurującego lisa jest ułożenie odcisków w jednej linii. Masa ciała dorosłego lisa waha się między 5 a 10 kg. Ulubione siedliska lisów to mozaika lasów, pól i łąk. Cieczka lisów przypada od stycznia do marca. Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe lisa wynosi 0,8 kg. Główny składnik menu lisa stanowi gryzonie. Lis odżywia się, jest wielożerny, z przewagą pokarmu zwierzęcego. Najczęściej spotykany trop kuny to odciski ułożone parami. Liczba młodych w miocie liszki waha się między 2 a 4. Liczba miotów u lisa w ciągu roku wynosi 1 rocznie. Liszka szczeni się w kwietniu lub w maju. Dieta kuny leśnej obejmuje gryzonie i inny pokarm zwierzęcy uzupełniony roślinnym. Tumak to kuna leśna. Cechą charakterystyczną sukni kamionki jest między innymi biała, rozwidlona plama na szyi. Kamionka to kuna żyjąca w zabudowaniach. Jenot najliczniej występuje w Polsce w północno-wschodniej części kraju. Norka amerykańska najliczniej występuje na zarośniętych brzegach zbiorników wodnych. Cieczka kun ma miejsce latem, bo występuje u nich ciąża przedłużona. Dieta kuny leśnej obejmuje gryzonie i inny pokarm zwierzęcy uzupełniony roślinnym. Tumak to kuna leśna. Cechą charakterystyczną sukni kamionki jest biała rozwidlona plama na szyi. Dojrzałość płciową zając osiąga w wieku 5-7 miesięcy. Maksymalna długość życia zająca wynosi 12-13 lat. Jenot jest gatunkiem zwierzyny od lat 50. zasiedlającym polskie łowiska. Jenot odżywia się różnorodnym pokarmem zwierzęcym, a okresowo i roślinnym. Jenot jest gatunkiem aktywnym głównie nocą i przesypiający część zimy. Piżmak jest gatunkiem rodem z Ameryki, przywędrował do nas południa.
Piszmak jest gatunkiem zamieszkującym brzegi zbiorników i cieków wodnych. Samica piszmaka rodzi kilka razy w roku po 5-9 młodych. Długość słuchów, cecha rozpoznawcza zającowatych u zająca szaraka w porównaniu z długością głowy, słuchy są tylko nieco dłuższe. Samca od samicy zająca po odstrzale odróżniamy na podstawie oględzin narządów rozrodczych. Głównym zagrożeniem dla królika są liczne choroby i drapieżniki. Samica królika rodzi co roku 4-6 razy po 4-12 młodych. Środowiskiem najchętniej zasiedlanym przez tchórza są laski śródpolne, doliny rzek, a także stodoły, szopy i tym podobne. Pokarmem preferowanym przez tchórza są ryzonie i inne drobne kręgowce uzupełnione pokarmem roślinnym. Liczba młodych rodzona przez tchórza to 3-7 w jednym miocie w roku. Trzeszcze to oczy zająca. Średnia masa zająca w sezonie polowań wynosi 4 kg. Dziki królik występuje głównie na zachodzie kraju. Siedliskami preferowanymi przez dzikiego królika są obrzeża lasów, remisy śródpolne, a także tereny zurbanizowane. Dziki królik żyje kolonijnie w norach, które sam kopie. Dietę zająca stanowi różnorodny pokarm roślinny. Zające młode od starych w sezonie polowań odróżniamy w oparciu o tzw. znamie strocha. Największe straty w populacji zająca powoduje drapieżnictwo lisów. Zając najliczniej zasiedla łowiska polne z mozaiką upraw. Strugi to zęby zająca. Samica zająca rzuca w ciągu roku 3-4 mioty. Liczba młodych zajęcy w miocie wynosi, waha się od 1 do 6. Ciąża u zająca trwa 42-44 dni. Młode zajączki po urodzeniu są w pełni rozwinięte i prawie nie wydzielają zapachu. Marczaki to młode wyłącznie z pierwszych miotów. Masa ciała dorosłych kuropat waha się w granicach 300-400 gram. Kuropatwy w odróżnieniu od bażantów są gatunkiem monogamicznym, co oznacza, że w okresie rozrodu jeden kogut żyje z jedną kurą. Rozpad stadek kuropatw i połączenia się w pary ma miejsce na przedwiośniu. Warkoty odbywają się od stycznia lutego do sierpnia września. Pisklęta bażanta po wylęgu są okryte puchem i po wyschnięciu mogą opuścić gniazdo. Młode bażanty od dorosłych w sezonie polowań odróżniamy w oparciu o tzw. bursę fabrycjusza. Wiek koguta bażanta możemy ocenić na podstawie ilości pierścieni na ostrodze. Młodą kuropatwą od starej w sezonie polowań rozpoznajemy po kolorze cieków i zakończeniu lotek pierwszorzędowych. Środowiska najczęściej zasiedlane przez kuropatwy to tereny polne z dużą mozaiką upraw. W okresie jesienno-zimowym pożywienie bażantów stanowi głównie różnorodny pokarm roślinny. Toki bażantów odbywają się od marca do czerwca. Jaja bażantów są oliwkowo-szare, w różnych odcieniach, czasem lekko nakrapiane. Liczba jaj składanych przez kurę bażanta to najczęściej od 6 do 18 jaj. Młode bażanciki przychodzą na świat głównie na przełomie czerwca i lipca. Środowiska najliczniej zasiedlane przez bażanty w Polsce to tereny polne bogate w remizy, cieki wodne, trzcinowiska i tym podobne. Dorosłego koguta bażanta odróżniamy od kury, opierając się na barwie upierzenia. Masa dorosłego koguta bażanta wynosi od 1 do 1,8 kg. Bażant jest ptakiem o dużym zapotrzebowaniu pokarmowym i dziennie zjada około 100 gram. Pokarm piskląt bażanta w pierwszych tygodniach życia to pokarm owadzi. Maksymalnie stwierdzona długość życia gęsi kęgawy wynosi 25-17 lat. Masa ciała gęsi kęgawy od 3 do 6 kg. Jarząbek zasiedla najchętniej rozległe lasy o rozmaiconym składzie gatunkowym. Jarząbek jest wielkością zbliżony do kuropatwy. Wieczorne i poranne godowe loty słonek to ciągi. Biotypem preferowanym przez słonkę w okresie rozrodu są wilgotne, różnogatunkowe, niezbyt zwarte kompleksy leśne. Jedyną gęsią gniazdującą w Polsce jest gęś kęgawa. Gatunkiem gęsi najliczniej przelatującym nad Polską jest gęś zbożowa. Liczba składanych jaj przez dzikie gęsi waha się między 4 a 9 jaj. Przyczyną dużej śmiertelności piskląt kuropatwy może być brak pokarmu owodziego w pierwszych tygodniach po wykluciu. Pokarm kuropatw w okresie zimy stanowi głównie ozimy oraz nasiona roślin. Młode kuropatwy pisklęta odżywiają się wyłącznie pokarmem zwierzęcym. Najważniejszym działaniem dla ochrony czapli siwej jest ochrona czaplińców. Chrapanie to głos słonki. Śmiertelność naturalna kuropatw w ciągu roku wynosi 50-80%.
Najdłużej zarejestrowany wiek kuropatw wyniósł 5 lat. Kura kuropatwy wysiaduje jaja przez 24 do 26 dni. Pisklęta kuropatwy po wylęku są okryte puchem i po wyschnięciu mogą opuścić gniazdo. Przyczyną dużej śmiertelności pisklęt kuropatwy może być brak pokarmu owadziego w pierwszych tygodniach po wykluciu. Loftkami nazywamy rodzaj śrutu ołowianego o średnicy ziaren powyżej 4,5 mm. Liczba jaj składanych przez kury kuropatwy wynosi przeciętnie 15 jaj. Jaja kuropatwy są oliwkowo-szare. Główna pora wylęgu młodych kuropatw to czerwiec. Poprawienie sytuacji ptactwa wodnego służy przede wszystkim zachowanie ich środowisk bytowania. Awantaż kolby broni to odchylenie przykładu od płaszczyzny pionowej. Taką nazywamy wypukłość kolby od strony policzka. Wyważenie strzelby to ulokowanie środka ciężkości strzelby na długości komory nabojowej. Otwarte przyrządy celownicze to szczerbinka, muszka, szyna. Do kaczek właściwych zaliczamy kaczki, krzyżówkę i cyraneczkę. Łyska należy do, jest pokrewniona z żurawiem. Jedynym łownym gatunkiem gołębia jest grzywacz. Na jakie ptaki z rzędu drapieżnych możemy polować? Wszystkie ptaki z tego rzędu są pod ochroną. Czy możemy polować na jastrzębia gołębiarza? Nie. Rozróżnienie. Pierwsze krzyżówki zakładają gniazda od końca marca. Liczba jaj składanych przez krzyżówkę waha się między 8 a 14 jaj. Udatność lęków krzyżówki w Polsce jest niewielka, 20-30%. A głównym powodem tego są drapieżniki skrzydlate i czworonożne. Masa krzyżówki waha się około 1 kg. W czasie polowania zbiorowego pozycja przy oddaniu strzału musi być stojąca. Gęsi łączą się w pary na wiele lat, a w przypadku śmierci partnera pozostają samotne. Pisklęta, dzikie gęsi i kaczek po wylęku są kryte puchem i po wyschnięciu mogą puścić gniazdo. Najpospolitszym gatunkiem wśród dzikich kaczek w Polsce jest krzyżówka. Na polowaniu zbiorowym z obowiązujących w zasadzie trzech podstawowych sygnałów granych na trąbce, który z nich może pominąć prowadzący polowanie, pierwszy i drugi. Które z poniższych sformułowań dotyczących polowania na dziki w porze nocnej są prawdziwe? Można polować tylko indywidualnie pod warunkiem, że posiada się lornetkę, latarkę i broń wyposażoną w optyczny przyrząd celowniczy. Przy przechodzeniu przez cudzy obwód łowiecki broń powinna być niesiona, rozładowana i niesiona w futerale. Myśliwy, który na polowaniu wypił alkohol lub zażył inne środki psychotropowe czy odurzające, podlega obligatoryjnie natychmiastowemu wykluczeniu z polowania przez prowadzącego. Oddanie strzału przy niedrożnej lufie może być powodem rozdęcia lub rozerwania przewodu lufy. Użycie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych nie wymaga czyjejkolwiek zgody pod warunkiem, że lunata ma ustawioną krotność nie większą niż 3. Sprawdzenie, czy lufy nie są zatkane, przeprowadza się przed każdym wprowadzeniem naboju do komory nabojowej i w każdym przypadku na polowaniu indywidualnym czy zbiorowym, kiedy zaistniała możliwość zatkania przewodu lufy ciałami obcymi. Eżektory w broni śrutowej służą do usuwania łusek po wystrzelonych nabojach. W którym miejscu grubość ścianki lufy śrutowej jest największa? Na odcinku komory nabojowej. Co to jest czok? Swężenie wylotowe lufy śrutowej. Jaki może być zasięg, donośność pocisku kulowego typu Breneka wystrzelonego z broni myśliwskiej o lufach gładkich? Od 1000 do 2000 metrów. Komorą nabojową nazywamy miejsce w lufie, gdzie mieści się nabój przed strzałem. Dobra celowość lufy gładkiej, strzelanie kulą na odległość 50 metrów to rozrzut o średnicy poniżej 20 cm, co oznacza termin założenie przy strzelaniu do celów będących w ruchu. Odległość punktu celowania przed celem w momencie strzału. Liczba określająca kaliber broni śrutowej, np. kola 12, oznacza ilość kul o średnicy przewodu lufy, jaką można odlać z 1 funta angielskiego ołowiu. Jaki może być maksymalny zasięg strzału śrutem o średnicy 3,5 mm? Około 350 metrów. Jaką średnicę w milimetrach ma śrut myśliwski oznaczony numerem 1? 3,75 mm. Na polowaniu zbiorowym, na którym dla
myśliwych wyznaczone są nieruchome stanowiska wolno ładować broń po zajęciu stanowiska. Za początek polowania zbiorowego uważa się z chwilą przystąpienia myśliwych do odprawy. Na polowaniu zbiorowym obowiązek dochodzenia postrzałka i dostrzelenia go spoczywa na myśliwym, który go zranił. Kalendarz polowań zbiorowych ustala zarząd koła, kiedy strzelający ma obowiązek sprawdzić wzrokowo-drożność przewodu luf przed każdorazowym załadowaniem broni. Strzał w miot kulą do innej zwierzyny niż połowa jest dozwolony, ale na odległość do 40 metrów. Dopuszczalna górna granica strzału śródem na polowaniu indywidualnym wynosi do 40 metrów. Przy użyciu broni i amunicji wojskowej wchodzić w posiadanie zwierzyny w żadnym przypadku nie wolno. Podczas polowania indywidualnego użycie naganki jest niedozwolone. Czy na polowaniu zbiorowym wolno używać broni automatycznej śrutowej? Magazynek broni samopowtarzalnej może zawierać najwyżej dwa naboje. Do zwierzyny poruszającej się po ziemi nie wolno strzelać w miot, gdy naganka zbliża się na odległość mniejszą niż około w terenie otwartym 150 metrów, a w leśnym 100 metrów. Czy wolno krytykować zarządzenia prowadzącego polowanie? Nie, ale można złożyć odwołanie do zarządu koła do wykonywania polowania indywidualnego uprawnienia. Ważna legitymacja PZL, pozwolenie na broń i upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego. Do zwierzyny poruszającej się po wierzchołku wzniesienia lub pobliżu wierzchołka wolno strzelać myśliwemu stojącemu na stołku, gdy odległość myśliwego od celu wynosi, nie wolno strzelać wcale. Za strzał wzdłuż linii myśliwych uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajny śródziny wiązki przechodzą lub w przedłużeniu toru przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 metrów od stanowiska sąsiada. Nie wolno strzelać do zwierzyny w odległości mniejszej od zabudowań mieszkalnych niż 100 metrów. Do ptactwa w locie wolno strzelać w kierunku naganki lub innych myśliwych pod warunkiem, że na linii strzału nie ma żadnych przeszkód, które zmieniłyby tor śruciny, a strzał oddaje się pod kątem większym od 60 stopni w górę od poziomu. Na polowaniu zbiorowym dopuszczalna górna granica strzału w miot kulą z broni o lufach gładkiej wynosi do 40 metrów. Przed rozpoczęciem pędzenia myśliwy może strzelać do ukazującej się zwierzyny w odległości regulaminowo dopuszczalnej dla strzału, gdy jego najbliżsi sąsiedzi zajęli już stanowiska i nawiązali z nimi kontakt wzrokowy. Czy wolno stosować optyczne przyrządy celownicze do broni o lufach gładkich? Tak. Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami broń musi mieć opróżnione komory nabojowe. Do ptactwa w locie wolno strzelać w kierunku naganki lub innych myśliwych pod warunkiem, że na linii strzała nie ma żadnych przeszkód, które zmieniłyby tor śruciny. Czy poszukując postrzałka w swoim obwodzie łowieckim należy zawiadomić o tym fakcie dzierżawcę lub zarządcę tego obwodu niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 12 godzin od rozpoczęcia poszukiwań. Czy myśliwy może polować w nocy na dziki z tubeltówką? Tak, ale musi mieć ona zamontowane optyczne przyrządy celownicze, a myśliwy musi być wyposażony w lornetkę i latarkę. Na zające wolno polować na polowaniu zbiorowym pędzeniami. Za noc w rozumieniu ustawy łowieckiej uważa się okres od godziny po zachodzie do godziny przed wschodem słońca. Podczas polowania stwierdzamy, że lufa jest częściowo zatkana śniegiem. W tej sytuacji należy przyczyścić lufy. Po strzale wiązka śrutu trafia w ziemię i odbija się, czy kąt odbicia śrucin będzie. Trudno przewidzieć kierunek odbicia się śrucin. Czy poszukując postrzałka w cudzołowodzie łowieckim można korzystać z pomocy psa, tak, ze zgodą władającego terenem, ale pies musi być prowadzony na otoku. Czy wolno strzelać kulą w miot do zwierzyny, tak, a do zwierzyny połowej za zgodą prowadzącego polowanie i na odległość do 40 metrów. Myśliwy idąc na ganku na polowanie zbiorowym pędzeniami na zające nie ma prawa strzału i powinien mieć broń rozładowaną. Przy przechodzeniu przez przeszkody terenowe broń musi mieć usunięte naboje z komór nabojowych. W jakiej odległości od maszyn rolniczych pracujących w polu wolno polować? 200 metrów. Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami broń łamana musi być rozładowana. Na polowaniu zbiorowym po zejściu ze stanowiska broń niezaładowaną należy trzymać zawsze lufami w górę lub w dół. Jak należy trzymać broń załadowaną? Zawsze lufami w górę lub w dół. Od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania nie wolno strzelać do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 metrów. Na polowaniu zbiorowym myśliwy po zajęciu wyznaczonego stanowiska może przesunąć się nie więcej niż 3 metry w prawo lub lewo wzdłuż linii myśliwych. Czy myśliwy, udając się na miejsce zbiórki uczestników polowania zbiorowego, ma prawo strzelać do napotkanej zwierzyny? Nie. Członkowie koła za obowiązania koła nie odpowiadają. Zwierzyna pozyskana zgodnie z łowieckim planem hodowlanym w wydzierżawionym obwodzie łowieckim stanowi w
Własność dzierżawiącego obwód, dopuszczalna górna granica strzału śrutem poza miot wynosi na 40 metrów. Kiedy można zejść ze stanowiska strzeleckiego na strzelnicy po rozładowaniu i otwarciu komory nabojowej? Kiedy należy zdjąć pasek strzelby na strzelnicy? Przy wyjmowaniu broni z futerału. Zwierzynę w stanie wolnym stanowi własność Skarbu Państwa. Członkowie koła za zobowiązania koła nie odpowiadają. Za nieprzestrzeganie przez myśliwych zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz innych postanowień regulaminu polowań na polowaniu zbiorowym środek dyscyplinarny nakłada prowadzący polowanie, kiedy można załadować broń na strzelnicy myśliwskiej po zajęciu stanowiska i skierowaniu luf w kierunku celu. Jaki dokument powinien posiadać myśliwy na strzelnicy myśliwskiej? Ważne pozwolenie na broń. Za nieprzestrzeganie przez myśliwych zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz innych postanowień regulaminu polowań na polowaniu zbiorowym środek dyscyplinujący nakłada prowadzący polowanie, kiedy można załadować broń na strzelnicy myśliwskiej po zajęciu stanowiska i skierowania luf w kierunku celu. Jaki dokument powinien posiadać myśliwy na strzelnicy myśliwskiej? Ważne pozwolenie na broń. Myśliwy posiadający zezwolenie na odstrzał indywidualny nie może odstąpić swojego zezwolenia innym myśliwym. Na podstawie zezwoleń na odstrzały indywidualne myśliwi nie mogą organizować polowań zbiorowych. Za nieprzestrzeganie przez myśliwych zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz innych postanowień regulaminu polowań na polowaniu indywidualnym karę porządkową nakłada zarząd koła. Do zwierzyny poruszającej się po ziemi nie wolno strzelać w miot, choćby nie było jeszcze sygnału dźwiękowego zabraniającego strzału w miot, gdy naganka zbliża się na terenie otwartym na odległość mniejszą niż 150 metrów. Na polowaniu zbiorowym, na którym wyznaczono są nieruchome stanowiska, myśliwy po zajęciu wskazanego mu miejsca przed zakończeniem pędzenia ma prawo je opuścić w celu niesienia w nagłych wypadkach pomocy innym osobom. Na polowaniu indywidualnym na zwierzynę grubą wymaga współdziałania ze sobą. Myśliwy musi działać niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie. Strzał kulą w miot na polowaniu zbiorowym do zwierzyny połowej jest dozwolony na odległość do 40 metrów i za zgodą prowadzącego polowanie w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo. Dopuszczalna górna granica strzału poza miot z broni o lufach gwintowanej wynosi 100 metrów. W polowaniu na dziki, gdy rolę naganki pełni jeden lub dwóch myśliwych podkładających psy, to prowadzący polowanie może zezwolić jednemu lub obu na strzelanie podczas pędzenia wyłącznie do dzików. Strzał kulą w miot na polowaniu zbiorowym do zwierzyny połowej jest dozwolony na odległość do 40 metrów i za zgodą prowadzącego polowanie w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo. Dopuszczalna górna granica strzału poza miot z broni o lufach gwintowanych wynosi 100 metrów. Polowanie na dziki, gdy rolę naganki pełni jeden lub dwóch myśliwych podkładających psy, to prowadzący polowanie może zezwolić jednemu lub obu na strzelanie podczas pędzenia wyłącznie do dzików. Dopuszczalna górna granica strzału kulą z broni o lufach gładkich na polowaniu indywidualnym wynosi 40 metrów. Dopuszczalna górna granica strzału kulą z broni o lufie gwintowanej zaopatrzonej w celownik optyczny na polowaniu indywidualnym wynosi 200 metrów. Na polowaniu zbiorowym używanie przyspiesznika jest zabronione. W jaki sposób pokrywane są szkody w uprawach leśnych? Koła obowiązane jest do udziału w kosztach ochrony przed szkodnikami w przypadku niezrealizowanej rocznego planu łowieckiego. Koszt ten wylicza się od tenuty dzierżawy. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzynę przysługują w przypadku zniszczenia upraw i płodów rolnych. Naczelnym organem administracji państwowej w zakresie łowiectwa jest minister środowiska. Obwody łowieckie oddzielą się na polne i leśne. Obwody łowieckie wydzierżawia się na okres nie krótszy niż 10 lat. W jaki sposób pokrywane są szkody w uprawach leśnych? Koło obowiązane jest do udziału w kosztach ochrony przed szkodami w przypadku niezrealizowania rocznego planu łowieckiego. Koszt ten wylicza się do tenuty dzierżawy. Władzami PZŁ na szczeblach centralnych są Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelna Rada Łowiecka. Podstawą gospodarki łowieckiej w dzierżawionym obwodzie łowieckim jest łowiecki plan hodowlany. Kto zatwierdza ten plan? Nadleśnictwo. Jaki akt prawny obejmuje zwierzęta ochroną gatunkową na szczeblu państwa? Rozporządzenie ministra środowiska. Obowiązkiem myśliwego, który bierze tuszę zwierzyny na użytek własny, jest dopilnowanie przeprowadzenia przez lekarza weterynarii badań tuszy na obecność włosi.
Jego gatunku zwierzyny to dotyczy dzika. Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Członkostwo PZŁ uzyskuje się przez wydanie decyzji przez Zarząd Okręgowy PZŁ. Organami koła są Walne Zgromadzenie Koła, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna. Członkowie zarządu koła pełnią funkcje społecznie. Polując na zwierzynę grubą w okresie od 1 marca do 30 września wolno korzystać z pomocy psa wyłącznie do poszukiwań postrzałków, a pies musi być na otoku. Koło łowieckie posiada osobowość prawną. Z egzaminu dla kandydatów do PZŁ nikt nie jest zwolniony. Cudzoziemiec nie będący członkiem PZŁ może polować po uzyskaniu zgody ministra środowiska. Koło łowieckie posiada osobowość prawną. Z egzaminu dla kandydatów do PZŁ nikt nie jest zwolniony. Wybór delegatów na okręgowy zjazd delegatów należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku oraz wysokości zaciągniętych przez koło pożyczek należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła. Główny Sąd Łowiecki i Okręgowe Sądy Łowieckie powoływane są na okres 5 lat. Posiadanie uprawnień selekcjonera zwierzyny połowej jest konieczne przy dokonywaniu odstrzału samców zwierzyny połowej i wykonywaniu funkcji podprowadzającego myśliwych zagranicznych polujących na samce zwierzyny połowej. Organami koła są Walne Zgromadzenie Koła, Zarząd i Komisja Rewizyjna Koła. Główny Sąd Łowiecki jest powołany przez Naczelną Radę Łowiecką. Okręgowy Sąd Łowiecki jest powołany przez Okręgową Radę Łowiecką. Okręgowa Rada Łowiecka wybierana jest przez Okręgowy Zjazd Delegatów. Zarząd Główny PZŁ powoływany jest przez Naczelną Radę Łowiecką. Zarząd Okręgowy PZŁ powoływany jest przez Okręgową Radę Łowiecką. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Naczelnej Rady Łowieckiej. Koło łowieckie może być związane przez co najmniej osób fizycznych będących członkami zrzeszenia. 10. Przyjęcia koła do zrzeszenia dokonuje Zarząd Okręgowy PZŁ właściwy ze względu na siedzibę koła. Rozwiązanie koła następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Koła podjętej przez 2/3 ogólnej liczby członków koła lub Okręgowej Rady Łowieckiej właściwej według siedziby koła. Odszkodowanie przysługuje za szkody wyrządzone przez dziki, lenie, łosie, daniele i sarny. Skreślenie członka z listy członków koła dokonuje zarząd koła. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego listy został skreślony, może nastąpić po upływie 3 lat na podstawie uchwały zarządu koła. W roku 1993 odbył się w Polsce 40. Kongres TIC Międzynarodowej Rady Łowieckiej i Ochrony Przyrody, w którym z wymienionych miast Kraków. 3 grudnia 1927 roku ukazał się ważny dla łowiectwa akt prawny, a mianowicie rozporządzenie prezydenta RP o prawie łowieckim. Galicyjne Towarzystwo Łowieckie po I wojnie światowej zmieniło nazwę na jaką Małopolskie Towarzystwo Łowieckie, które z województw II Rzeczypospolitej miało odrębną ustawę łowiecko-śląskie. Pierwsze prawo o czasach ochronnych wprowadził Władysław Jagiełło. Etyka łowiecka to niepisany kodeks moralny myśliwego, który z poniższych aktów prawnych nie zawiera wzmianki o obowiązku przestrzegania zasad etyki łowieckiej, rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w sprawie zasad i warunków wykonywania polowania z dnia 4 kwietnia 1997 roku z późniejszą nowelizacją. Psów zaczęto w Polsce używać do polowania za czasów panowania Kazimierza Wielkiego 1333 do 1370 roku. Psy sokoły. Karę śmierci i tortury za przestępstwa łowieckie zniesiono w Polsce za panowania Zygmunta Augusta w roku 1554, w którym roku powstał Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich w 1923. Warszawski Oddział Cesarskiego Towarzystwa Prawidłowego Myśliwstwa powstał w roku 1889. Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich przekształcił się w Polski Związek Łowiecki w roku 1936. 4 kraje powołały w 1930 Międzynarodową Radę Łowiecką CIC. Były to następujące kraje: Polska, Francja, Czechosłowacja i Rumunia.
W roku 1993 odbył się w Polsce 40. Kongres TIC Międzynarodowej Rady Łowieckiej i Ochrony Przyrody, w którym z wymienionych miast Kraków. 3 grudnia 1927 roku ukazał się ważny dla łowiectwa akt prawny, a mianowicie rozporządzenie prezydenta RP o prawie łowieckim. Zarząd koła wybierany jest na okres 5 lat. Komisja rewizyjna koła wybierana jest na okres 5 lat. Członkowie komisji rewizyjnej koła pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie komisji rewizyjnej koła mogą pełnić swoje funkcje przez bez ograniczeń kadencyjności. Budżet koła uchwalony jest przez walne zgromadzenie koła. Członkowie zarządu koła mogą pełnić swoje funkcje przez bez ograniczeń kadencyjności. Zasady przyznawania odstrzałów indywidualnych w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie ustala walne zgromadzenie koła. Broń z brązu na naszych ziemiach pojawiła się w okresie około 1900-1450 roku przed naszą erą. Święty Hubert, patron myśliwych, był biskupem w Liège, na terenie obecnej Belgii. Malowidła na skalną treści łowieckiej pochodzą z przed około 20 tysięcy lat. Słynne gobeliny rasy o tematyce myśliwskiej powstały we Flandrii. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa znajduje się w Warszawie. Szwolżerów 9. Który z tych malarzy tworzył m.in. dzieła o tematyce łowieckiej? Peter Paul Rubens. Rok myśliwca Wincentego Pola zilustrował Juliusz Kosak. Zarząd koła wybierany jest na okres 5 lat. Baranek to inaczej Bekas Krzyk. Drzewo, na którym zasiadł na noc kurzec, nazywa się siadło. Mikot to wabik używany do wapienia kozłów. Czuszykanie to w gwarze myśliwskiej głos tokującego koguta cietrzewia. Ścinka to obcięta kulą sierść zwierzyny. Klapak to młoda, nielotna dzika kaczka. Rzymską boginią lasów, zwierząt i łowów była Diana. Święty Hubert żył w latach 655-727 roku. Początki polskiej gwary myśliwskiej sięgają czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Autorem najstarszego polskiego osobnika łowieckiego jest Wiktor Kozłowski. Chrzest myśliwski jest to oznaczenia myśliwskiego farbą pierwszej zdobyczy. Najwyższe oznaczenie łowieckie złom ma formę żetonu. Medal Świętego Huberta przyznaje się za zasługi na polu szerzenia kultury i pielęgnacji tradycji łowieckich, kiedy na polowaniu zbiorowym gra się sygnał deszbur na zakończenie polowania po ułożeniu pokotu. Chody to w języku łowieckim sposób poruszania się psa myśliwskiego w terenie. Klangar to głos wydawany przez lecące ptaki jak żurawie. Za nieetyczne uważa się strzelanie w środek stada kuropatw. Etyka łowiecka w stosunku do przyrody obejmuje wszelkie dobra przyrody. Pokot po każdym polowaniu zbiorowym urządza się, gdyż jest to obowiązek organizacyjny. Na polowaniu zbiorowym padły dziki, bażanty, zające i lisy. Jak należy ułożyć pokut? Dzik, lis, zając, bażant. Złom może być wręczany w postaci gałązki każdej rośliny typowej dla miejsca polowania. Zgodnie z tradycją, ceremoniału pasowania na myśliwego dokonuje się po strzeleniu pierwszej w życiu sztuki zwierzyny grubej. Łowiec polski obecnie ukazuje się jako miesięcznik największym wydawcą literatury łowieckiej w Polsce jest obecnie Łowiec Polski spółka z o. W roku 1999 Łowiec Polski obchodził 100-lecie istnienia. Konkurs fotograficzny imienia Buchalskiego organizuje od 1995 roku wydawnictwo Łowiec Polski. Jednym z zabiegów hodowlanych jest przesiedlenie zwierzyny. Jakiego gatunku zwierzęta łowne introdukuje się w Polsce na dużą skalę? Bażanty. Największe szkody w
gospodarce leśnej powoduje jelenie. Nizawki służą do podawania soli z mikroelementami. Biotypem leśnym nazywamy środowisko życia biocenozy leśnej. Autorem jednego z późniejszych dzieł nie jest Józef Wassenhoff, którego Wielkie Łowy Ludwik nie dbał. Autor m.in. książki z łowisk wielkopolskich był księdzem, który jest autorem wydanego w roku 1595 dzieła pod tytułem Myśliwiec Tomasz Bielawski. Czy olifant to dawny róg myśliwski z kości słoniowej, który z tych kompozytorów skomponował kantatę myśliwską? Jan Sebastian Bach. W XVIII wieku ulubionym instrumentem myśliwskim staje się waltornia. Sygnałówka myśliwska, tak zwana plesówka, powstała w Pszczynie. Wychodząca w Lwowie w latach 1878-1939 pismo łowieckie nosiło tytuł Łowiec. Zimowy pejzaż i wilki to tematyka wielu obrazów Alfreda Wieruscza Kowalskiego, który z wymienionych twórców był jednocześnie pisarzem, rysownikiem, fotografem i podróżnikiem. Włodzimierz Korsak, jeden z tych twórców, nie malował obrazów o tematyce łowieckiej, który Tadeusz Makowski 1882-1932. Ogary poszły w las. Tak zaczyna się Popioły Stefana Żeromskiego. Na Światowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie w roku 1937 medal za obraz Święty Hubert otrzymał Jerzy Kosak. To jest autorem dzieła pod tytułem Sobol i Panna. Józef Wassenhoff, który z wymienionych pisarzy nie jest autorem książki pod tytułem Rok Myśliwego. Wincenty Pol. Nauka łowiectwa we dwóch tematach to praca Ignacego Bobiatyńskiego. Czym należy się kierować przy wyborze miejsca na pole pożarowe? Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Urodzajnością, wilgotnością gleby, spokojem żerującej zwierzyny, możliwością szybkiego ukrycia się zwierzyny w momencie niebezpieczeństwa. Dla podtrzymania temperatury ciała zwierzyny niezbędne jest jej poruszanie się. Najbardziej twardym sposobem zabezpieczenia upraw przed szkodami od zwierzyny jest grodzenie siatką. Czy należy kierować się ustalając intensywność zimowego dokarmiania? Ilością zwierzyny, jakością, ilością runa zimozielonego, krzewów i podszytów, długością okresu zimowego. Jak transportujemy ptactwo w czasie polowania? Pojedynczo na trokach. Kulkowanie to wyciągnięcie z jamy brzusznej ptactwa jelit. Po upolowaniu zająca przed oddaniem tuszki na karawan należy opróżnić pęcherz przez wyciśnięcie dłonią moczu. Schładzanie upolowanej dziczyzny to studzenie w przewiewnym, zacienionych miejscach lub specjalnych pomieszczeniach. Pierwszy stopień uszkodzeń młodników od zwierzyny polega na powierzchownym, jednostronnym uszkodzeniu kory do 1/3 obwodu drzewka. Jaka jest struktura płci u nowonarodzonych saren? 1:1. Co to jest odstrzał selekcyjny? Usuwanie z populacji osobników niepożądanych. Przydatnymi roślinami na poletku żerowym dla dzików mogą być owies, kukurydza, topinambur, ziemniaki. Co to jest poletko żerowe? Powierzchnie obsadzone lub obsadzane roślinami służącymi zwierzynie jako żer na pniu. Jaki powinien być plan odstrzału saren w populacji ustabilizowanej i prawidłowo zagospodarowanej? 20% stanu wiosennego. Ile powinien wynosić odstrzał, cieląc w stosunku do wszystkich jeleni przewidzianych do odstrzału w populacji ustabilizowanej? Od 10 do 20%. Ile dni głodowych jest przewidywane w ciągu roku
w słabych łowiskach górskich, około 50 do karmiania. Zimowego zwierzyny płowej stosuje się między innymi karmę suchą objętościową. Należy do niej liściarka, siano z koniczyny, siano łąkowe, który ze sposobów inwentaryzacji należy do tak zwanych metod bezpośrednich. Pędzenie całych kompleksów, która z metod inwentaryzacji należy do grupy tak zwanej inwentaryzacji pośredniej. Tropienie wokół wyznaczonych powierzchni. Liściarka należy do karmy objętościowej suchej. Ziemniaki, marchew, kiszonki należą do karmy objętościowej soczystej, który ze składników karmy zawiera najwięcej białka, 1 kg koniczyny, który z podanych siedliskowych typów lasu jest najbardziej wartościowy dla zwierzyny pod względem ilości i dostępności pokarmu. Bór mieszany, świeży. Przyrost zrealizowany u jeleni wynosi 65% wszystkich osobników żeńskich na dzień 1 kwietnia. Najlepszą metodą inwentaryzacji jeleniowatych jest zastosowanie pędzeń próbnych. Racjonalny kierunek gospodarki łowieckiej to poprawa naturalna warunków żarowych, pozyskanie zwierzyny na poziomie rocznego przyrostu naturalnego i regulacja struktury w kierunku postarzenia struktury. Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia wynosi 1:1. Przyrost zrealizowany u dzików wynosi od 100 do 150% wiosennego stanu pogłowia. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny jest niezbędna do właściwego prowadzenia gospodarki łowieckiej. Do oceny liczebności zajęcy służy metoda taksacji pasowej. Memłanie to gwałtowne chwytanie przez psa zabitej lub postrzelonej zwierzyny drobnej, podrzucanie jej, a następnie silne ściskanie. Do jakiej grupy zaliczamy jemnika szorstkowłosego? Tropowce, norowce, dzikarze. Oszczekiwacz to pies, który po dojściu martwej zwierzyny głosi ją do momentu przyjścia do niego właściciela. Oznajmiacz lub anoncjer to pies, który po dojściu do martwego postrzałka wraca samodzielnie do myśliwego i swoim zachowaniem, poszczekiwaniem, skomleniem zawraca w kierunku zwierzyny, doprowadzając do niej myśliwego. Respektowanie zwierzyny przez psa jest to obojętne zachowanie się wobec innej zwierzyny niż ta, na którą pies został ułożony. Otok jest to linka lub rzemień o długości 5 do 9 metrów służąca do prowadzenia psa w czasie jego pracy na tropie. Określenie, że pies tropi w piętkę oznacza, że pies tropi wstecz w kierunku, skąd trop prowadzi. Najlepszą metodą inwentaryzacji jeleniowatych jest zastosowanie pędzeń próbnych. Ogar polski należy do grupy gończych. Pointer najlepiej nadaje się do polowania na parzanty, kuropatwy, idealny w suchym polu. Stójka to wrodzona cecha wyżłów. Labradory to typowe aportery. Legowce określenie dotyczy wyżłów. Polowanie na dziki z użyciem psów może odbyć się od 1 października do 31 stycznia. W kynologii łowieckiej pies, którego nazywa się grabarzem, to pies, który zakopuje lub pozostawia w ukryciu strzeloną lub wytropioną zwierzynę. Nacinanie lub narzynanie zwierzyny w pojęciu kynologii łowieckiej to wyrywanie, wyszarpywanie tuszy upolowanej zwierzyny lub jej pożeranie. Terriery to doskonałe dzikarze, norowce, dobre puchacze. Czy jamniki mogą być używane jako puchacze? Tak, mogą. Do grupy puchaczy zaliczamy cocker spaniel. Czy kierunek wiatru ma znaczenie podczas pracy psa w polu? Ma. Pies powinien pracować pod wiatr. Do poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej używamy psów rasy posokowiec. Wachtelhund to płochacz
Najlepsze cechy przydatne do tropienia po farbie posiadają psy z grupy posokowców. Setter irlandzki należy do grupy wyżłów. Obielanie to zdejmowanie skór z upolowanej zwierzyny. Najlepszy sposób konserwacji skór lub futer przed wyprawieniem to suszenie. Patroszenie zwierzyny to czynność, którą wykonujemy natychmiast po upolowaniu zwierzyny. Czeski fousek to pies z grupy wyżłów. W terminologii kinologiczno-łowieckiej pole to kalendarzowy rok polowania psa, określenie jego wieku. Norowce to grupa psów posiadające cechy umożliwiające pracę nad ziemią, np. jamniki, teriery. Teriery to doskonałe dzikarze, norowce dobre płochacze. W pasażerskich statkach powietrznych broń i amunicję przewozi się w lukach bagażowych lub w miejscu wskazanym przez przewoźnika. O wykluczeniu członka PZL ze zrzeszenia za dopuszczenie się przewinień łowieckiego decyduje właściwy sąd łowiecki, na który z niżej wymienionych ptaków nie wolno polować dzietrzew. Która z wymienionych kaczek objęta jest całoroczną ochroną? Ochar, który przedstawiciel jeleniowatych jest aktualnie objęty moratorium. Łoś. Jaką zwierzynę zaliczamy do czarnej? Dziki muflony. Który z wymienionych gatunków należy do zwierząt łownych? Piżmak. Który z wymienionych gatunków należy do zwierząt łownych? Zając. W środkach transportu publicznego służących do przewozu pasażerów broń wolno przewozić rozładowaną i znajdującą się w futerale. Przewóz broni i amunicji z zagranicy przez obywatela polskiego wymaga wydania zaświadczenia przez właściwego konsula RP. Myśliwy wyjeżdżający z własną bronią na polowanie za granicę RP musi posiadać zgodę na wywóz broni i amunicji wydaną przez właściwy organ policji. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia jej utraty, zawiadomić o tym policję. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną albo amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kto posiada broń, nie mając przy sobie legitymacji posiadacza broni, podlega karze grzywny. Amunicję przewozi się środkami transportu publicznego przy zachowaniu niezbędnych wymogów bezpieczeństwa wykluczających przypadkową eksplozję pasażerską. W pozwoleniu na broń wydanym w drodze administracyjnej określa się m.in. cel, w jakim zostało wydane. Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować się w ciągu 5 dni. Rejestracji broni dokonuje właściwy organ policji na podstawie dowodu nabycia. Myśliwy może nabyć amunicję do broni, która jest określona w jego legitymacji posiadacza broni. Dopuszcza się zbywania broni i amunicji do tej broni między osobami posiadającymi promesę na ten rodzaj broni. Broń do celów łowieckich oraz amunicję do tej broni można użyczyć osobom, które posiadają pozwolenie na broń do celów łowieckich. Osoba posiadająca pozwolenie na broń w razie zmiany miejsca zamieszkania jest obowiązana w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie organ policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania. Osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń obowiązane są przechowywać broń w metalowych szafach albo sejfach posiadających zamki atestowane. Ciąża u dzików trwa 114-118 dni. Jak określić typ psychiczny psa, który jest wyjątkowo nieufny, lękliwy, boi się strzału, grzmotu, pioruna, przejawia lęk przed zwierzyną. Typ słaby, melancholik. W genologii słowo eksterier oznacza wygląd zewnętrzny psa, budowę, kształt, proporcje. Łoże w pojęciu kynologii łowieckiej oznacza miejsce, w którym zalega postrzelona zwierzyna, pozostawiając więcej farby, rozgarniętą lub unięcioną ściółkę. Babrzysko, grząskie, błotne miejsce w lesie lub na obrzeżu jeziora, gdzie w porze letniej tarzają się jelenie i dziki.
Istotne części broni myśliwskiej śrutowej to baskilla i lufa. Właściwy organ policji wraz z pozwoleniem wydaje zaświadczenie uprawniające do nabycia broni w terminie miesiąca. W pozwoleniu na broń wydanym w drodze administracyjnej określa się m.in. cel, w jakim zostało wydane. Polowanie w nocy może odbywać przez myśliwego wyposażonego w broń z zamontowanym celownikiem optycznym oraz lornetkę i latarkę. Polowanie w nocy może odbywać się na dziki, piżmaki, drapieżniki łowieckie oraz gęsi i kaczki. Oddanie strzału na polowaniu zbiorowym z ambon może nastąpić wyłącznie z ambon umożliwiającym oddanie strzału z wysokości co najmniej 2 metrów. Przy polowaniu na łosie należy stosować broń i amunicję, którą pocisk na odległość 100 metrów od wylotu lufy posiada energię nie mniejszą niż 2500 J. Przy polowaniu na sarnę, dziki, warchlaki i drapieżniki należy stosować broń i amunicję, której pocisk na odległość 10 metrów od wylotu lufy posiada energię nie mniejszą niż 1000 J. Do wykonywania polowania dopuszcza się używanie wyłącznie urządzeń optycznych w świetle naturalnym i nie jest przetworzony przez urządzenia elektryczne, przy czym znak celowniczy w urządzeniu optycznym może być podświetlony. Podczas polowania na ptactwo można strzelać do ptaków nie będących w locie, jarząbków, gęsi i łysek. Myśliwy ma obowiązek przestrzelenia broni co najmniej raz w roku i każdorazowo, gdy zachodzi taka potrzeba. Na polowanie zbiorowe myśliwy jest obowiązany posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby zapewniające jego dobrą widoczność przez innych uczestników polowania. Polowanie na zająca odbywa się przy użyciu co najmniej 6 myśliwych. Do wykonywania polowania indywidualnego niezbędne jest posiadanie ważnej legitymacji PZL, pozwolenia na broń, upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Polowanie na drapieżniki przy stokach i norach wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem jest polowaniem indywidualnym. Polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż 3 myśliwych korzystających z psa jest polowaniem indywidualnym. Oddanie strzału w miot na polowaniu zbiorowym do zwierzyny połowej może nastąpić tylko ze zgody prowadzącego polowanie w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo. Oddanie strzału do zwierzyny znajdującej się w miocie na polowaniu zbiorowym z ambon może nastąpić na odległość do 80 metrów. Oddanie strzału do zwierzyny połowej znajdującej się w miocie na polowaniu zbiorowym z ambon może nastąpić zgoda prowadzącego polowanie nie jest wymagana na odległość 80 metrów. Do 80 metrów. Do zwierząt łownych zaliczamy norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze, na które z niżej wymienionych gatunków okres polowań jest najdłuższy. Gdzie wolno polować na kury bażanta? W ośrodkach hodowli zwierzyny, na które z niżej wymienionych drapieżników możemy polować. Kuna leśna. W którym roku zostało wydane aktualne obowiązujące rozporządzenie ministra środowiska w sprawie listy zwierząt łownych w 2005 roku, który z niżej wymienionych drapieżników podlega całorocznej ochronie. Łasica. Myśliwy zajmuje stanowisko w miejscu wskazanym mu przez rozprowadzającego, przy czym wolno mu przesunąć się nie więcej niż 3 metry w prawo lub w lewo wzdłuż linii myśliwych. W którym z wymienionych województw okres polowań na dzikie gęsi jest wydłużony zachodniopomorskim, na które kaczki możemy polować, krzyżówki, caraneczki, głowienki i czernica. Czy okres polowań na sarny kozy przypada w tym samym okresie co na sarny kozły? Nie. Jaki akt prawny określa listę zwierząt łownych? Rozporządzenie ministra środowiska, na które kuraki jest określony okres polowań? Kuropatwa. W jakim miesiącu nie polujemy na dziki? Brak prawidłowej odpowiedzi. Która z niżej wymienionych gatunków gęsi objęta jest całoroczną ochroną? Mała. Do zwierząt łownych zaliczamy norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze. Pointer. Okres polowań cielęta Danieli przypada od 1 września do końca lutego.
Lustrem widzogłowieckim nazywamy między innymi jasną plamę na zadzie jeleniowatych, na przykład jelenia szlachetnego sarny. Na konkursach pracy dzikarzy oceniane jest głoszenie podczas atakowania i pościgu za dzikiem. Co oznacza termin złom? Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Najwięcej przypadków ścieklizny stwierdza się u lisa. Dziki żywią się. Są wszystkożerne. Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres 5 lat. Sposób polowania na tzw. czeską ławą polega na tym, że myśliwi ustawiają się razem z naganką w jednej linii i poruszając się do przodu polują na płoszone w ten sposób zwierzęta. Otwarte przyrządy celownicze to szczerbinka, muszka, szyna. Za szkody wyrządzone przez bobry odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Co nazywamy pokotem? Tradycyjne zakończenie łowów, podczas którego myśliwi wyrażają szacunek dla upolowanej zwierzyny ułożonej według obowiązującej hierarchii na prawym boku z odegraniem sygnałów pokotu, a prowadzący polowanie ogłasza wyniki polowania króla i wicekróla oraz dziękuję uczestnikom, myśliwym pomocnikom za udział. W kynologii łowieckiej pies, którego nazywa się grabarzem, to pies, który zakopuje lub pozostawia w ukryciu odnalezioną zwierzynę. Za szkody powstałe podczas wykonywania polowania odpowiedzialność ponosi dzierżawca lub zarządca obwodu, na terenie którego powstała szkoda. Żerowe poletko łowieckie zakłada się w celu wzbogacenia naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny. W nazwie łowieckim, nazewnictwie łowieckim, bogiem lub nadlówką nazywamy broń o pionowym układzie luf. Wskaż odpowiedź, w której używając języka łowieckiego prawidłowo nazwano część ciała dzika oznaczone literami A. Chwost, B. Chyb, C. Gwizd, D. Tapekierka, E. Biegi. Jeśli początek okresu polowań na sarny kozy 1 października przypada w poniedziałek, to okres ten rozpoczyna się w poprzedzającą sobotę. Okres wysiadywania jaj u kuropat wynosi 23 do 25 dni. Na wystawach psów rasowych sędziowie oceniają zgodność budowy danego psa z wzorcem rasy. Organizatorem tych wystaw jest Związek Kynologiczny w Polsce. Liczba młodych w Miaciliszki waha się między 1 a 2. Zaznacz kolejność liter, w której łania jelenia szlachetnego ustawione są od najmłodszej do najstarszej. BAC. Ogon dzika w języku łowieckim nazywamy chwostem. Ile osobników jelenia sika występuje w Polsce? Około 300-350 sztuk. Ile osobników jelenko? Jest to jedna z części broni łączącej lufę z baskillą, blokująca to połączenie. Para to dwa psy tej samej rasy i płci. Oddanie strzału przy niedrożnej lufie może doprowadzić do rozdęcia lub rozerwania przewodu lufy. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą tereny przeznaczone na cele przemysłowe w granicach ich ogrodzeń. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą. Daniele żyją. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące struktury socjalnej gatunku. W chumarach oddzielnie byki, oddzielnie samice wraz z młodymi, łącząc się w różnorodne chmary tylko w okresie rui. Do zwierzyny płowej zaliczamy jeleniowate. Na rysunku wskazano część ciała samca sarny. Nazwij je używając języka łowieckiego. Kwiat, cewki, parostki, świece. Czy na strzelnicy myśliwskiej można używać środowej broni półautomatycznej? Tak, pod warunkiem, że załadujemy maksymalnie 2 sztuki amunicji. Złomem czcimy każdą pozyskaną sztukę zwierzyny grubej. Płeć odstrzelonych kurapat w terenie rozpoznajemy po wyglądzie wierzchnich piór barkowych oraz pokryw skrzydłowych. W książce ewidencji myśliwy zobowiązany jest odnotować, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Kaczki krzyżówki to ptaki okresowo migrujące, migracje jesienne i wiosenne. Remiza to teren śródpolnych zadrzewień zapewniających zwierzynie żar i schronienie. Myśliwy po oddaniu strzału do zwierzyny grubej powinien w pierwszej kolejności zaobserwować reakcję zwierzyny na strzał. Wskaż prawidłową postawę myśliwego podczas pasowania. W
odkrytą głową, klęka na lewo kolano od strony grzbietowej zwierza, trzymając broń pionowo w lewej ręce, stopką opartą na ziemi przy lewym kolanie. Nazwa pocisk półpłaszczyznowy oznacza, że cały pocisk z wyjątkiem tenka jest zamknięty w płaszczu wykonanym ze stopów różnych metali. Roczny plan łowiecki jest sporządzany dla każdego obwodu łowieckiego. Podział obszaru województwa na obwody łowieckie dokonuje sejmik województwa. Kupując szczeniaka psa rasowego wraz ze szczeniaciem, hodowca ma obowiązek wydać nam. Wskaż błędne zdanie dotyczące amunicji typu Brennerkamp. Powinna być wykorzystywana do strzelania głównie dzików na odległość minimalnie 80 metrów. Broń rozładowana to broń, w której nie ma nabojów komórzy bojowej ani w magazynku. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną odpowiada Skarb Państwa. Daniel w Polsce jest gatunkiem sprowadzonym z południowej Europy i Azji Mniejszej. Fiołek to gruczoł zapachowy u lisów, aktywny zwłaszcza w okresie cieczki. Oceny wieku bażanta dokonuje się na podstawie liczby pierścieni na ostrodze. W języku łowieckim z określeniem Nemrod kojarzony jest z doświadczonym, wytrawnym myśliwym. Obwody łowackie dzielimy na leśne i polne. Koza prowadzi koźlęta przez jeden rok. Superfetacja to zjawisko występujące u zajęcy. Obwody leśne kołom łowieckim wydzierżawia dyrektor regionalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.